Witam wszystkich serdecznie. Nastał czas analizy weekendowej. W tym tygodniu, bym powiedział, bardzo ciekawy tydzień. No, poniedziałkowy, właściwie czarny poniedziałek i tąpnięcie około 6% na indeksie WIG20, a następnie 4 kolejne sesje, czyli wtorek, środa, czwartek i piątek, to odrabianie strat i to odrabianie strat na tyle skuteczne, że wyszliśmy ponad otwarcie tej poniedziałkowej feralnej sesji. Co prawda jakaś tam mała strata do poprzedniego tygodnia została, ale została ona niemal w całości, ten spadek poniedziałkowy został w całości niemal zniwelowany do zera. W efekcie pojawiła się taka mała pierwsza jaskółka świadcząca o tym, że rynek być może rozpoczął mimo wszystko ruch w ramach korekty tego całego tutaj spadku, z jakim mieliśmy do czynienia na indeksie WIG20 od przełomu kwietnia i maja tego roku, łamiąc tak zwany overbalance. No w tej chwili co prawda weszliśmy idealnie w taką strefę, pierwszą strefę zniesień geometrycznych i znajdujemy się tuż pod ważną strefą oporu cenowego, ale no jakby nie było, taka pierwsza mała jaskółka w postaci właśnie złamania tego overbalansu jest. Oczywiście wszystko będzie zależało teraz od tego, co dalej rynek nam pokaże, bo w przypadku czy to kontynuacji tego wzrostu, czy ewentualnie nawet cofnięcia się, ale w ramach korekty spadkowej, czyli nie wybijając tego ostatniego minimum, no ta mała jaskółka, że tak powiem, będzie się przepotwarzała większego ptaszka. Czyli innymi słowy, no po prostu wszystko teraz w rękach byków, które nie mogą dopuścić, aby rynek wyznaczył nowe minimum. Jak nieważne jest, tak to ktoś mówił w polityce, nieważne jest jak się zaczyna, ważne jest jak się kończy. No i właśnie taki ten tydzień, jak gdyby można powiedzieć, odwzorowuje to. No każdy, kto choć trochę zna się na analizie technicznej, zauważy tutaj potężnego pinbara, potężny młotek na wysokim obrocie, a więc no można powiedzieć, wręcz chciałoby się powiedzieć, podręcznikowe znamiona wyczerpania ruchu spadkowego. Pytanie nadal pozostaje, czy jednak tak będzie, ponieważ historie wykresów znają niejednokrotne przypadki, w których cena podąża i co najmniej jeszcze wyraźnie testuje z wybiciem nowego minimum. Także sam taki ładny, nazwijmy to, pinbar z tym wysokim obrotem, no nie jest jeszcze czymś, co można całkowicie uznać za, powiedzmy sobie, zmianę kierunku, odwrócenie tej tendencji spadkowej, z jaką mamy do czynienia od kilku miesięcy. Ważny będzie teraz ten następny tydzień, ale tak naprawdę w tej perspektywie średnioterminowej no, cały czas znajdujemy się tutaj, powiedzmy sobie, w takim miejscu, gdzie jak najbardziej do odbicia mogłoby dojść. Ja przypomnę, że minimum wyznaczone w ten feralny poniedziałek wypadło idealnie na minimach z 2011 roku i z 2012, a więc na tym poziomie ogólnie rzecz biorąc, no zabrakło parunastu punktów, ale tym poziomie 2000 punktów, który to no, nie może dziwić, że dokonał takiej reakcji natychmiastowej. No teraz właśnie pytanie, co dalej z tym odbiciem będzie się działo. Tu dopóki tak naprawdę nie wybijemy poziomu 2350 w tym średnim terminie, no to nie będziemy mieli złamanego chociażby tego najmniejszego overbalansu, a tak naprawdę cały czas pamiętamy, że ten nasz niestety ryneczek chodzi od, można powiedzieć, tych rejonów 2500, 2600 do 2000 i cały czas jesteśmy w tej męczącej konsolidacji. No, tak jak powiedziałem, podsumowując, nasz rynek na indeksie WIG20 jest szansa na to, że będzie teraz wykonywana co najmniej korekta tego całego tutaj spadku. Jeśli chodzi o wykres szerokiego rynku, indeks WIG, tutaj
Doszło również do oczywiście do tej poniedziałkowej przeceny, potem dokładnie tak samo indeks rósł, również wyszedł na poziomy wyższe aniżeli otwarcie tego feralnego poniedziałku, no ale mamy cały czas, po pierwsze do zamknięcia na WIG-u oczywiście 20 również lukę cenową, mamy do pokonania tutaj ten poziom oporu cenowego na 51 500, a tym jednym takim, nazwijmy, małym sygnalikiem, który mógłby świadczyć właśnie o chęci przejścia w fazę co najmniej jakiejś większej korekty tego całego spadku, no jest fakt wybicia overbalansu. Delikatnie również to jest bardziej pozytywny, może nie jeszcze do końca, bo nie możemy tutaj mówić o wybiciu, ale wyraźne mamy naruszenie, jest wejście jak gdyby powrotne do kanału, w którym porusza się indeks WIG od końcówki 2013, tam listopad, październik 2013 roku. Jak widzimy, wejście do tego kanału, no powiem szczerze, że miałoby swoje również znamiona w czymś takim, że teoretycznie indeks WIG mógłby ustanowić nowe maksimum. Bo pewnego rodzaju teorie techniczne mówią, że jeżeli następuje wybicie z jakiegoś kanału, które w bardzo krótkim czasie okazuje się fałszywym wybiciem, czyli jest to tak zwana pułapka w tym momencie na niedźwiedzie i cena ponownie wchodzi w ten kanał, no to z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że pokona ona cały dystans kanału, a wręcz nawet dokona również co najmniej takiego fałszywego wybicia z drugiej strony. A więc no tu pod tym względem patrząc, droga jest otwarta na nowy szczyt. Co oczywiście nie zdziwiłoby mnie w tym sensie, że nawet i tu nowy szczyt na indeksie WIG, dalej na indeksie WIG 20 byłby zwykłą, nazwijmy to, korektą tego ostatniego spadku, bo jak wiemy już od wielu miesięcy, lat właściwie można powiedzieć, indeks WIG 20 jest słabszym indeksem aniżeli WIG. Ale wracając już do konkretów, no to tak jak powiedziałem, my mamy pierwszą tą jaskółkę, no i teraz znowu to samo oczywiście, ewentualna zmiana kierunku w nadchodzącym tygodniu, to czas wyczekiwania na to, czy będzie to tylko korekta tego wzrostu i rynek potem zacznie dalej podążać ku górze, no czy niestety zostanie wybite nowe dno. No nie mamy tej czarodziejskiej kuli, możemy tylko się właśnie posiłkować faktem, że dokonały się te małe ruchy, małe sygnały właśnie złamania overbalansu, te fałszywe jak gdyby wybicia, bo pamiętamy, przejdę może na wykres tygodniowy indeksu WIG. No ciężko nie zauważyć, że tym poziomem, takim strategicznym poziomem dla indeksu WIG był zawsze, jest od długiego czasu poziom 50 tysięcy punktów i on został naruszony w tym tygodniu, ale jak widzimy, zamknięcie wypadło nad tym poziomem. Jest to duże cofnięcie, biały, wyraźny pin bar, a więc jest tu element, który no powiedzmy sobie w jakiś sposób pokazuje, że no ten rynek przeżył ten kryzys jednodniowy, taki potężniejsze łupnięcie, ale że to było takie, jest duża szansa na to, że to było to ostateczne zrzucenie. Tak to na obecną sytuację wygląda. Jest wybity overbalance na długoterminowym tym ruchu wzrostowym na indeksie WIG w postaci tutaj tych niebieskich prostokątów. On został wybity, tu już nie możemy mówić o jakimś naruszeniu, ale faktycznie został on wybity. No i to utrudnia, że tak powiem, znaczy może nie tyle utrudnia, bo no znowu często mamy tak, że na rynku danym, na danym wykresie działa jakaś korekta i działa wielokrotnie, potem nagle zostaje ona wybita, ale okazuje się, że była ona też, tylko to większe wybicie też się okazuje korektą, więc jest tutaj jak najbardziej możliwy ruch silny, wzrostowy. Tak jak powiedziałem, za przykładem tego kanału wybitego i następnie cofnięcia do niego z wykresu dziennego, nawet i być może ruch na nowe szczyty, co jeszcze dzisiaj poruszę tą kwestię, ma szansę z innego punktu widzenia takie zjawisko na tym indeksie WIG, na tym indeksie szerokiego rynku.
Również oczywiście na Envigu doszło do tej wyprzedaży, następnie do mocnego cofnięcia, czyli najpierw wybicie, ja tutaj może pokażę, tej linii trendu, jaka prowadziła nas tutaj od 2013 roku, następnie wejście ponowne nad, czyli w obszar tego takiego dużego, dużego klina. No tutaj z cenowego punktu widzenia oczywiście ta pierwsza, ten również overbalance tego ostatniego ruchu całego spadkowego tutaj, no został wybity już wyraźnie. Natomiast zbliżamy się do poziomu 3700, który jak widzimy jest poziomem cenowym mocno oddziaływującym już od no, prawie całego roku, bo no, w tym 2015 wielokrotnie działał na cenę, czyli tu jesteśmy w tych rejonach, gdzie moglibyśmy się spodziewać jakiegoś cofnięcia i teraz no znowu oczywiście powtórzę się trzeci raz, cofnięcie czy w ramach korekty, czy wybijamy nowy dołek. No, patrząc z tej perspektywy średnioterminowej czy długoterminowej wyrażonej wykresem tygodniowym, no to można powiedzieć, że tak, największa korekta, ta niebieska, została tutaj na Envigu utrzymana. Ja rozumiem, że jest tutaj naruszenie cieniem, ale tu byśmy mogli to potraktować jakie naruszenie cienia, ponieważ już wielokrotnie mówiłem, jeśli chodzi na temat właśnie over balansu, nie dodało mi się, jeszcze raz może. Wielokrotnie już mówiłem na temat overbalansu to, że w dzisiejszych czasach to 1 do 1, niekoniecznie jest zawsze 1 do 1, ba, nawet częściej jest to właśnie 1 do 112,8, czyli jest jak gdyby naruszenie tego 1 do 1, ale ceny zamknięcia nie wypadają powyżej tego rozmiaru 112,8. I tak mamy właśnie do czynienia z tym, z takim zjawiskiem tutaj na indeksie MBIC. W związku z tym z całą stanowczością można uznać, że ta korekta, ten overbalance tutaj na tym rynku, no nie został wybity, nie został złamany. Ba, cofnięcie z drugiej części, które miało miejsce od wtorku, spowodowało, że weszliśmy ponownie w ten kanał, w którym być może, ja tu zostawiłem sobie dwójkę, żeby pamiętać o tym, że mam też również narysowany, rozpisany był wariant, gdzie tu kończyła się fala czwarta. Tu mieliśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą już ostatecznie, ale biorę pod uwagę na indeksie MWIG układ, w którym tutaj mamy szeroką falę czwartą i dopiero pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz jeszcze jakaś piąta, która również może wyjść na nowy szczyt, powiedzmy na przykład do tego górnego ograniczenia, czy nawet delikatnie naruszyć, bo przypomnę, zasada wybicie, cofnięcie do kanału, to samo powinno nas czekać z drugiej strony. A więc indeksy WIG, MWIG, te, które już od dłuższego czasu są wyraźnie silniejsze w pewnym sensie niż indeks WIG 20, no nie mają całkowicie przekreślonej możliwości wyjścia na nowe szczyty. No indeks WIG z automatu też nie ma jej przekreślonej, ale wydaje mi się, że tam to będzie o wiele trudniejsze. Spójrzmy teraz na spółki z indeksu WIG 20, te, które co tydzień omawiamy, a więc przyszła pora jako pierwsze na KGHM. No tutaj widzimy KGHM cały czas porusza się w takim tym kanale trendu spadkowego. Doszedł do jego dolnego ograniczenia poprzez te właśnie tąpnięcie, które zostało jeszcze pogłębione, w pewnym sensie może nie tyle pogłębione, ale tu ten lepszy czas na KGHM-ie nastał dopiero w czwartek. Tu jeszcze do środy, że tak powiem, niedźwiedzie trzymały dość nisko ten rynek. Ale tak jak i tu przy tym mocniejszym uderzeniu w dół, tak samo i przy tym wystąpił wyraźny wzrost obrotów i na co chciałbym szczególną zwrócić uwagę, wzrost obrotów po słupkach widzimy mniejszy aniżeli miał miejsce tutaj, czyli jak gdyby zaczyna brakować podaży, tak? Nie ma, brakuje tej podaży, w związku z tym rynek jak gdyby jest w pewnym sensie, no, przygotowany do tego, aby mógł zrobić jakiś większy ruch. No, dopóki nie uda się wybić tych poziomu około 86 zł, no to będziemy patrzyli na ten ewentualny dalszy wzrost jako wzrost w ramach korekty.
i to, co ewentualnie dalej po tym nastąpi. Ja osobiście uważam, że patrząc nawet na kwestie dotyczące Eliota, jakiejś takiej tej falowości, no można by się było pokusić, że po fali pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i piątej, no właśnie powstaje teraz, zaczyna budować się jakaś korekta wzrostowa takiego wyższego rzędu, aniżeli wszystkie te, które miały miejsce tu w tym trendzie spadkowym. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy KGHM-u, no to tu również mamy poluce na wyraźnie skokowym, większym obrocie. Mamy takiego pinbara, no ale takiego bym powiedział powiązanego nawet nieco z Doji, dlatego że cena otwarcia i cena zamknięcia jest dokładnie taka sama. Czyli jest ten jakiś sygnał świecowy, który mógłby świadczyć o tym, że cena akcji KGHM będzie teraz starała się no, iść jakoby w górę. No i oczywiście tym najważniejszym takim średnioterminowym pierwszym oporem jest rejon 100 zł. No to jest podstawą, aby wybić, aby móc myśleć o jakichkolwiek dalszych wzrostach. Kolejna spółka PGE, no tutaj doszło do jak gdyby takiego naruszenia, wyjścia z tego kanału dołem, ale szybki powrót do niego. Tutaj zauważmy również zwiększone obroty, no ale cały czas tu znajdujemy się jeszcze w trendzie spadkowym. Jeżeli byśmy wzięli tutaj tą największą do tej pory korektę, przenieśli ją tu, to jak widzimy właśnie jesteśmy w tych rejonach, także tu jeszcze nic nie zostało rozstrzygnięte na korzyść tego, abyśmy mogli mówić o jakichkolwiek takich sygnałach właśnie tych pierwszych jaskółkach ewentualnego odbicia. Wykres tygodniowy, co już nie dziwi, bo to na większości wykresów tak się dzieje po tym tygodniu, no również coś na wzór pinbara, no może mamy taki trochę górny jakiś cień, ale to jest wszystko w ramach możliwości tworzenia się takiej formacji świecowej. Oczywiście skokowy wzrost obrotu, a więc te znamiona takiego wyczerpania rynku jak najbardziej rynku niedźwiedzia, jak najbardziej tutaj są. Kolejna spółka to PKN, która od dłuższego czasu była przodownikiem, a w tym tygodniu równomiernie cały czas w dół. Doszło do wybicia, a może wyraźnego naruszenia tej strefy wsparcia cenowego umiejscowionej gdzieś w rejonach 74-75 zł. Pierwszy atak na tą strefę był nieudany i rynek cofnął jeszcze w czwartek, natomiast w piątek doszło do wyraźnego naruszenia tej strefy, ale również w piątek mieliśmy do czynienia ze skokowo większym obrotem i biorąc pod uwagę fakt, że tu mamy to naruszenie tego wyraźnego wsparcia, no bardzo ważnym będzie faktycznie to, co będzie się działo zaraz na początku nowego tygodnia. Dlaczego? Ponieważ jest możliwość, że właśnie to jest taki jak gdyby wyjątek w tej regule, która mówi, że duża świeca, czy tam czarna świeca i skokowy większy obrót, to jest tak naprawdę z reguły chociażby na jakiś czas wyczerpanie rynku spadkowego, odwrotnie oczywiście na wzroście, ponieważ ten nazwijmy największy kapitał nie kupuje akcji w trakcie na sesjach wzrostowych, tylko kupuje właśnie na sesjach spadkowych i odwrotnie sprzedaje nie na spadkowych, a na wzrostowych. Ale wyjątkiem od tej takiej reguły, nazwijmy połączonej z obrotem, są te dni, w których następuje wybicie jakiegoś ważnego poziomu wsparcia, czy też to oporu. No i tu o takim wybiciu, w każdym razie silnym naruszeniu możemy mówić. I to dlaczego mówię, że ten przyszły tydzień ten będzie dość istotnym elementem? Ponieważ oczywiście po takim tąpnięciu, nazwijmy na tak skokowo większym obrocie, możemy się spodziewać jakiegoś ruchu w górę, bez względu na to, który z tych wariantów to by nie był, ale w przypadku, gdy mówimy tu o naruszeniu, o wybiciu właściwie poziomu wsparcia i dlatego niby ukazał się obrót, no to tu powinniśmy mieć ewentualnie jakieś malutkie wzrosty przez jedną, dwie, może nawet i trzy sesje, ale które nawet wyraźnie nie zdołałyby wyjść powyżej tych 75 zł.
Natomiast wyraźne odbicie od tego rejonu, no to jest potwierdzenie jakoby tego momentu, że no tu na dłuższy okres, no na dłuższy okres, ale na nieco dłuższy okres co najmniej zakończył się ten ruch spadkowy, a wówczas można by go było, nazwijmy to, rozpatrywać tylko i wyłącznie jako korektę A, B i C, po której będzie jeszcze jakiś ruch do góry. No za wcześnie jest tutaj jednoznacznie mówić, że w tym średnim terminie został już on zmieniony, ten trend. Jak widzimy, formacja podwójnego szczytu, na co zwracałem uwagę w ubiegłym tygodniu, podwójny szczyt, możliwość wystąpienia podwójnego szczytu w ramach dwóch formacji świecowych, no został zrealizowany nawet z delikatną nadwyżką, jeśli chodzi o minimalny zakres wybicia z takiej formacji. No i co, to tak wygląda, jeśli chodzi o wykres dzienny. Natomiast jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to znowu tutaj ja zwracałem uwagę na formację motyla, jaka miała miejsce. Jak widzimy, zadziałała ona z dokładną precyzją. Natomiast cena spadła teraz na tyle, że oparła się jak gdyby o górne ograniczenie takiego kanału, z którego została wybita. No i pytanie, co teraz? No najprawdopodobniej, tak jak powiedziałem, ten większy skokowo obrót może doprowadzić do jakiegoś odbicia i tu w tej perspektywie, nazwijmy to, ruchu średnioterminowego, widzimy wyraźnie, że jest to na razie tylko korekta ABC, nic ponadto. No i patrząc również na ten układ tygodniowy, no do tego, aby móc zacząć myśleć, że w ogóle ten trend jakoś zmienia już kierunek, no jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie, ponieważ byśmy musieli tutaj uporać się co najmniej z ceną 67 zł ją wybić do dołu. Także tu jak najbardziej jest jeszcze możliwy jakiś ruch, dalszy ruch wzrostowy, no chyba że ten właśnie nadchodzący tydzień pokaże, że tak nie jest. No i spółki finansowe, PZU. No PZU być może dzięki temu właśnie odbiciu, jak widzimy, została złamana w tym momencie największa korekta, jaka prowadziła nas w tym całym spadku. Cena zbliżyła się do linii trendu, do takiego elementu, który no fajnie by było jeszcze wybić. No ale powiedzmy sobie szczerze, tu również patrząc na ten cały ruch spadkowy od tej największej korekty, no możemy dopatrzeć się, że mamy gdzieś tutaj już do czynienia z pełnym impulsem, więc jak najbardziej, co najmniej korekta tego tutaj całego spadku, no jest dalej możliwa. Na wykresie tygodniowym to, co najczęściej, nawet w takim lepszym wydaniu, ponieważ mamy znowu ten już nawet, powiedzmy sobie, nie pin bar, ale wyraźny dolny cień odbijający się od strefy, na którą zwracałem uwagę, że raczej na pewno no powinniśmy dojść i przetestować tą strefę 400 zł. To się akurat stało przy pomocy tego właśnie panicznej wyprzedaży poniedziałkowej. No a teraz mamy na tej strefie wyraźny dolny cień i formację przenikania. Tak naprawdę to już drugą formację przenikania, nazwijmy to niemalże w tym samym rejonie cenowym, a więc szansa na taki podwójny dołek w ujęciu tygodniowym. Skoro finansowe, no to jeszcze banki pozostały. Tutaj jeśli chodzi o PKO SA, no na obecną chwilę, jak widzimy, nawet nie zostało złamane overbalance. Możemy mówić tutaj o jakiejś gwieździe porannej, która została potwierdzona i to jest ta pierwsza jaskółka. No ale do drugiej potrzeba wybicia tego poziomu właśnie około 163 zł, a następnie ruch, który no, powinien się uporać z ceną 170 zł. Czy tak będzie? Na obecną chwilę w dalszym ciągu jeszcze tu panuje wyraźny trend spadkowy i nie mamy nawet tych najmniejszych jaskółek. W związku z tym kupowanie tych akcji banku PKO SA tylko i wyłącznie na zasadzie takiego, no, tej strategii kupuj i jak spada dalej, to dokupuj na coraz niższych cenach, uśredniając ceny. Tak, jeżeli chcielibyśmy się posługiwać jakimikolwiek sygnałami na zmianę tego kierunku, no to tu jeszcze ich nie mamy. Jeśli chodzi o wykres tygodniowy, no to jak widzimy, tu również nie za bardzo jest się czym ucieszyć, no może jedynie tylko tym, że no widać, że ten dolne ograniczenie kanału, mimo że z niego jakoś wyszliśmy, naruszając go, znowu pojawiliśmy się w środku tego kanału i to jest element, który no
Przypomnę, w ramach, w przypadku dalszej kontynuacji tego wzrostu na wykresie tygodniowym mógłby doprowadzić do takiego samego co najmniej wybicia, czyli dojścia gdzieś w rejony 200 zł, jeśli chodzi o PKO SA. Ale pamiętajmy cały czas, tu na razie nie ma mowy o jakiejkolwiek jaskółce zmieniającej ten trend. I ostatni, ten trend spadkowy oczywiście. I ostatni, ostatni nasz walor to PKO BP i ten bank po tym całym zdołowaniu już wielomiesięcznym, właściwie można powiedzieć niemalże dwuletnim, przybrał w tej chwili jakiś pierwszy element, który będzie świadczył. No, powinien być początkiem nieco mocniejszego odreagowania. Spodziewałbym się co najmniej ruchu takiego o zakresie zbliżonym do tej tutaj korekty, czyli około, nazwijmy to 6 zł, to przełożyłoby się na dojście w rejony 33 zł. Jak widzimy, tutaj jest już jakaś też geometryczny opór. Ale w tym najmniejszym wydaniu, po pierwsze wybity overbalance, wyjście, już takie definitywne wyjście nad linię trendu i co więcej wybicie linii szyi podwójnego dołka, a to powinno nam dać no, co najmniej te dobre 2 zł od 29 wzrostu, czyli powinniśmy podążać co najmniej w kierunku 31 zł. A więc tu w tym ujęciu dziennym bank PKO BP jest taką spółką, która naprawdę pokazuje, że teraz może przyszedł właśnie czas na to jakieś większe, nieco większe odbicie, które doprowadzi nas do jakichś tam wyższych poziomów. Wspominałem przed chwilą 33 zł jako taki wyraźny opór geometryczny, nie tylko. Zwróćmy uwagę na wykres tygodniowy. Tutaj wyraźnie 33 zł to zbiega się overbalance właśnie w ujęciu tygodniowym. Również strefa cenowa wyznaczona przez dołek z maja 2013 roku, a więc tak jak powiedziałem w tym układzie średnioterminowym, no ważne jest wybicie lub bądź nie też tego poziomu 33 zł, ale to pokazuje, że jak najbardziej ruch co najmniej do tych 33 zł jest kwestią otwartą i bardzo, bardzo realną. A więc podsumowując nasz rynek, no powiedzmy sobie, zarówno indeksy, jak i większość tych spółek dały takie pierwsze symptomy mogące świadczyć o tym, że teraz będzie okazja, aby wejść w ten rynek co najmniej w jakiejś większej korekty całego spadku, jaki towarzyszy nam od przełomu kwietnia i maja. Mamy takie dopiero początkowe jakieś jaskółki, ale coś takiego jest. Oczywiście ważne będzie to, co się stanie, jeżeli w tym nowym tygodniu dojdzie do ponownej zmiany kierunku cen na spadkowe. Jaki to będzie ruch? Czy to będzie tylko i wyłącznie korekta, czy to będzie wyznaczanie nowych minimów? W tym pierwszym przypadku no, dostalibyśmy kolejne potwierdzenie tych wstępnych jaskółek. Natomiast no, jeżeli zejdziemy do ostatnich minimów, to właściwie rozpoczynamy zabawę od nowa i tutaj mówiąc o ewentualnej możliwości zmiany trendu, no biorę pod uwagę ten fakt, że zostały na wielu wykresach złamane właśnie te overbalanse. No jest to jakiś rodzaj metoda, no, dzięki której bierze się pod uwagę, w którym momencie zmienia się ten trend. Oczywiście mówimy tu w tę historię tego trendu, najczęściej tego trendu dziennego, spadkowego od maja. Co innego jest, jeśli mówimy o trendach długoterminowych, tak jak wspominałem przy indeksie WIG czy MWIG. Tam no, sprawa omówiona, ale wygląda nieco inaczej. Teraz spójrzmy na DAX. DAX miał silne odreagowanie również. Zdołał tutaj uporać się z jakimiś pierwszymi strefami oporu cenowego, ale jeszcze droga pozostała otwarta do chociażby ruchu w perspektywie overbalansu na wykresie dziennym. Tutaj ten poziom niezmieniony od dłuższego czasu, o którym wspominałem w komentarzach porannych, 10 500 punktów, to jest mniej więcej ten poziom, oczywiście nie tak dokładnie, bo to jest teraz właściwie, okazuje się taka strefa 10 500, 10680, wyznaczona między innymi tutaj przez strefę oporu cenowego, przez geometrię, ścisłą geometrię
nie tylko z pozostawionej tutaj tej geometrii FIBO, bo chciałem z Mazuje zawsze, żeby było jak najmniejsze zagęszczenie tych różnych linii, ale jest tutaj taki klaster FIBO i to się nakłada, czyli ta strefa 1500-1680 to jest ta podstawowa strefa, która musi zostać złamana, aby móc myśleć o wzrostach i zakończeniu tej całego tutaj spadku. Ja na obecną chwilę przyjmuję tutaj jeszcze możliwość jakiegoś właśnie stopnięcia w ramach ewentualnie fali piątej tego tutaj całego impulsu, chociaż przyznam szczerze, że niejednokrotnie mamy wykresy do czynienia, w których jeżeli pierwszy ruch spadkowy jest bardzo, bardzo, bardzo długi, potem krótka korekta, to się okazuje, że ten pierwszy ruch spadkowy już był pierwszą, drugą i trzecią falą jak gdyby w całości. I również zdarzają się układy, gdzie mamy właśnie tak jak tutaj pierwsza, druga i teraz bardzo, bardzo mocna fala, która teoretycznie jest tą falą trzecią i tak należy na razie na to patrzeć, ale biorę taki mały też pod uwagę wariant, że no tutaj mieliśmy zarówno i trzecią, i czwartą, i piątą. No ale tak jak mówię, to jest tylko taki mały wariant. Dla mnie liczy się, najważniejsze jest teraz to, co się dzieje z poszczególnymi strefami, z poszczególnymi poziomami oporu i wsparć. I tutaj mówię, ten pierwszy overbalance, ten mały, tego ostatniego tutaj ruchu został złamany, natomiast ten najważniejszy dla nas to jest ta strefa 10680 i ona jeszcze przed nami. Jak widzimy w piątek na dość małym obrocie, ale zostały wygaszone wzrosty. No powiedzmy sobie szczerze, no jakieś nabranie jakiegoś powietrza, bo tutaj ten wzrost był dość gwałtowny i silny. Cały czas utrzymujemy w tej szerszej perspektywie overbalance tego trendu wzrostowego, tak? Jak widzimy, zatrzymaliśmy się delikatnie naruszając tą część korekty i cały czas jest tutaj w grze układ, gdzie mamy A, B i C i teraz pójdzie ruch na nowe szczyty. I to jest właśnie ten element, że gdyby tak się zadziało na tym rynku, to również i na naszym mogłyby się spełnić te warianty, które przypominałem przy okazji tych naruszeń kanałów na dole i z racji tego po wejściu w ten kanał można by się było spodziewać czegoś podobnego na górze, a to w przypadku IM-WIG-u i w przypadku WIG-u oznaczałoby wyjście na nowe szczyty. Patrząc na układ tygodniowy, jeśli chodzi o indeks DAX, no tutaj mamy również wyraźną białą świecę, która z dolnym cieniem testowała strefy wsparcia. No i to zamknięcie wypadło no niestety na tyle nisko, że nie możemy tu mówić o żadnym przenikaniu. Tu jeszcze w dalszym ciągu, tak jak powiedziałem, i to na naszych rynkach w ujęciu tym średnioterminowym, nazwijmy to tygodniowych wykresach, no w dalszym ciągu jesteśmy w tym trendzie spadkowym tutaj od tego szczytu, no bo w dłuższej perspektywie to nie, to jesteśmy w trendzie wzrostowym, ale tu od szczytu i nie mamy jeszcze symptomów świadczących o tym, że ten ruch spadkowy, który być może jest tylko i wyłącznie korektą, tak jak wspominałem, ten overbalance największy tutaj właśnie z tym czerwonym się utrzymał, być może właśnie to jest fala czwarta, ja jeszcze go zawężę o 2001, druga, trzecia, teraz czwarta i piąta, która miałaby szansę wyjść na nowy szczyt. Ja wiem, że po takich spadkach to się mówi, że to już prawie niemożliwe, ale dalej tutaj, no być może za długo upieram się przy tym, że jeszcze nie, no ale nie ma tak naprawdę symptomów, nie wybiliśmy, jeżeli wybijemy tak naprawdę dopiero w tym długim terminie poziom 8500 punktów, będziemy mogli mówić o wejściu w jakąś fazę korekty tego całego wzrostu od 2009 roku. W tej chwili wykres tygodniowy pokazuje wyraźnie, że jest to tylko i wyłącznie na razie korekta w tym trendzie wzrostowym i nic ponadto, w związku z tym nie można się dziwić, że dopatruje się tutaj tych geometrii, które zdają się jak gdyby potwierdzać no, ten element, że mamy tutaj do czynienia z korektą. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów o S&P, który oczywiście to odreagowanie ma również silne i potężne, w dwie sesje dość dużo odrobił, ale ruch wzrostowy doszedł teraz do takiej strefy właśnie dolnej strefy, takiej szerszej jak gdyby konsolidacji, bo tu mieliśmy tą wąską konsolidację,
ale patrząc na układ w nieco w takim troszkę szerszym czasie, no można powiedzieć, że ta konsolidacja trwała tutaj taki dłuższy czas i tutaj jest ta dolna strefa granicy tej konsolidacji. W tej chwili właśnie weszliśmy w ten obszar. Cały czas towarzyszą nam tutaj duże, duże obroty, a więc tu naprawdę dzieje się coś. I teraz pytanie właśnie, czy odbijemy, jeżeli rynek tutaj odbije, z powrotem pójdzie, no to powiem, że drastycznie, trzeba by było patrzeć na to drastycznie, ale że idziemy na nowe dno. A nowe dno to jest o tyle tutaj rozwiązaniem mało, powiedziałbym, korzystnym dla byków, że będziemy mogli już wtedy mówić o faktycznym pierwszym takim impulsie spadkowym. A skoro mamy impuls spadkowy pięciofalowy, no to tak naprawdę piątka nigdy nie jest korektą, a więc należałoby się wówczas spodziewać jakiejś korekty w górę i kolejnej wyprzedaży na fali C, czy też nawet, jeżeli miałaby to być potężna, większa korekta, większa bessa jakaś, na fali trzeciej. Dlaczego nawet używam tego określenia bessa? Co tu może grozić? I to bardzo, bardzo w niedalekiej przyszłości. Gdy prześledzimy wykres Dow Jonesa, amerykańskie wykresy, no to okazuje się, że na tym rynku jest wyraźny cykl siedmioletni. Wstrząsy mają miejsce zazwyczaj w miesiącach wrzesień, październik. No, jakby nie było. W tym tygodniu nowym rozpocznie się miesiąc wrzesień. Są ludzie, którzy zwiastują krach dnia 14 czy tam 15 września. Ja wcale tego nie neguję, ale dużo uzależniam właśnie od tego, co będzie się działo teraz, jak ewentualnie to odbicie będzie, czy będzie dalej kontynuowane, czy zostanie wybity dołek. Ponieważ jeżeli cena na indeksie S&P weszłaby jak gdyby w środek tej konsolidacji, tego układu, który no najczęściej był okrzykany dystrybucją i oczywiście coś takiego tu miało miejsce, to zgodnie znowu z tą teorią, o której dzisiaj wspominałem, wybicie tej strefy i wejście do niej powrotne oznaczałoby, że tak naprawdę cena teraz powinna ruszyć na górę i wybić ją od góry i ewentualnie dopiero zakończyć wzrost. To, jak wiemy, przed chwilą pokazywałem wykres indeksu DAX w wersji tygodniowej, gdzie miałoby pokrycie z dużym prawdopodobieństwem właśnie na fali piątej. I teraz mam pytanie do Was wszystkich, na którym, znaczy się pytanie, no taki temat pod rozważania właśnie między innymi może w komentarzach pod analizą weekendową. Czy to nie byłoby, tak może człowiek chce przekombinować, ale czy to nie byłoby za proste? Wyraźna taka konsolidacja, dystrybucja, wybicie w dół, tak? No czyli co, teraz bessa miałaby się rozpocząć. Ale to tych papierów już nikt by nie chciał kupować. Takie jest moje zdanie. Z tych drobnych oczywiście inwestorów. Natomiast, kiedy udałoby się tutaj wejść do środka i tak jak mówię, dokonać tą falę piątą, no to przecież to by była taka zachęta do kupowania akcji, że to się w głowie nie mieści. No, koniec korekty i jedziemy dalej przez następne tam, nie wiem, rok, dwa, trzy, na nowe szczyty, na poziomie 3000 czy wyżej, bo takich proroków nie brakuje, którzy tam widzą indeks S&P w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy. Zatem to jest według mnie problem do rozważenia, chociażby nawet w jakichś dyskusjach, ale z tego technicznego punktu widzenia, no to będzie właśnie najważniejsze, czy uda się pokonać tą strefę, tutaj jak widzimy, ona zbiega się z ceną około 2000 punktów, wejść z powrotem w obszar tej konsolidacji bocznej, bo jeżeli tak, to będzie to dla mnie pokrycie do tego, że jest tutaj naprawdę, rozpoczął się ruch, który jest tym wychodzącym, duże prawdopodobieństwo wyjścia na nowe szczyty, nowe szczyty indeksu S&P. No i jeżeli spojrzymy teraz znowu, spójrzmy na wykres S&P w tym szerokim. Czyż nie widać tutaj wyraźnie jakiejś pierwszej fali, drugiej fali, tu ewentualnie być może zakończona trzecia, czwarta, gwałtowny spadek, przestraszenie i teraz jeszcze piąta, której ewidentnie tutaj jak gdyby, no powiedzmy sobie szczerze, brakowało. To plus właśnie ta cykliczność rynku amerykańskiego, czyli co 7 lat i najmocniejsze tąpnięcie, no chociażby tutaj pokazuje się największa czarna świeca, październik, tak? Czyli przełom
jesteśmy tutaj, bo to jest wykres tygodniowy, czyli tam powiedzmy sobie pierwsza dekada października, największe tąpnięcie, tak? Największe tąpnięcie w tym całym ruchu spadkowym w tej beście 2007-2008, o, w tych spadkach, tak? Mamy tutaj właściwie, no, ten okres 2008, czyli ten, nazwijmy, krach jakiś, 7 lat teraz minęło, a więc 2015 znowu, wrzesień, październik. Mimo wszystko radziłbym uważać na te okresy, co się dzieje, ale tak naprawdę dla mnie najważniejszym i najciekawszym sygnałem byłoby to, gdyby rynek S&P, jak i DAX wszedł teraz w falę ostrego wzrostu wychodzącego na nowe szczyty. To wszystko w połączeniu z tym, co mówiłem przed chwilą o tych pierwszych jaskółkach, o tych pinbarach na wykresie tygodniowym u nas na indeksach, to wszystko no, daje jakieś takie pierwsze podstawy do tego, aby sądzić, że być może właśnie teraz rynki pójdą do góry. Zobaczmy, jeśli, bo na to tu jeszcze dzisiaj nie zwróciłem uwagi, tutaj na S&P również mamy taki nowy wyraźny pinbar. Ja mówię, trochę mnie zawsze przerażają takie długie, wyraźne, takie mocne naprawdę pinbary, bo one często mimo wszystko są testowane. One są często testowane, ba, nawet wybijane są nowe minima, tak? No bo to jest w jakimś stopniu taka emocjonalna zagrywka, tak? Czyli najpierw bardzo mocno, emocjonalnie padło w dół i potem w jakiś sposób nagle tak jakby się nic nie stało i ten rynek odrobił, bo to była okazja, bo właśnie spadł już do tak niskiego poziomu, że już niżej spać nie może. Więc to zawsze pozostawia pewne ryzyko. No ale od tego mamy codzienne wykresy i będziemy widzieli. No oczywiście, no wszystko zależy od strategii swoich inwestycyjnych. Jedni uważają, mogą dopuścić do większych jakichś stop lossów, inni do mniejszych. Jedni mogą już na podstawie tego wykresu tygodniowego wziąć, zakupić jakieś walory i ustawić właśnie to zabezpieczenie gdzieś poniżej tego tygodniowego pinbara. No, zależy wszystko od koncepcji inwestycyjnej, tak? Ale w każdym bądź razie, no ja tak widzę ten nasz rynek i bardzo jeszcze raz zachęcam do dyskusji właśnie do tego, co sądzicie na temat tego S&P, czy wejście w ten obszar tutaj tej konsolidacji, która trwała no dobrych przecież kilka miesięcy, nie byłby tym właśnie elementem, który pozwalałby z dużym prawdopodobieństwem ustalić, że będziemy mieli ostry wzrost na nowe szczyty i to właśnie może się okazać tym końcowym. Gdyby to potrwało na przykład, nie wiem, no 2-3 tygodnie, miesiąc, to wszystko w tych rejonach właśnie wrzesień, październik, no, ach, nie chcę myśleć dalej. Na dzisiaj to już wszystko, serdecznie zapraszam za tydzień, od poniedziałku do czwartku, oczywiście komentarze po sesji, jak i przed sesją, bo po południu staram się, czasami rano też jest jeden, drugi, ale i nasz polski rynek i DAX. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego wypoczynku niedzielnego przy chyba ładnej, słonecznej pogodzie. Do usłyszenia.